czwartek, 7 listopada, Nina Nocoń. Witam, zapraszam na prognozę pogody. To będzie dobry dzień pogodowo. Zaczynamy od tego, co w godzinach dopołudniowych w całym kraju. Jak widać, słońca brakować nie będzie. Najwięcej pogodnego nieba na Warmii i Mazurach, a także w Wielkopolsce. Zachodniopomorskie, tutaj troszkę więcej zachmurzenia. Reszta kraju, zachmurzenie umiarkowane do małego. Godziny popołudniowe, bardzo podobna sytuacja. W dalszym ciągu to słońce będzie z nami, z czego oczywiście ogromnie się cieszymy. Podlasie, do tego Wielkopolska, ziemia łódzka, Opolszczyzna, tutaj najwięcej pogodnego nieba, nieco więcej zachmurzenia. Warmia, Mazury, a także Pomorze. Na północnym zachodzie mogą pojawić się pod wieczór zamglenia. No i temperatura. Od 9 do 12 stopni wskażą termometry na wschodzie, centrum 10-11, 10 stopni na północy, od 10 do 12 na zachodzie, a na południu kraju 12-13 stopni Celsjusza. Południe kraju będzie najcieplejsze. No i województwo śląskie od wczesnych godzin porannych. Naprawdę ładny dzień. Pięknie, słonecznie, zachmurzenie umiarkowane, bo trochę tych chmur może o poranku jeszcze być. Do małego, szczególnie w godzinach popołudniowych, jeszcze więcej tych przejaśnień. No i temperatura, co tutaj się będzie działo? A tutaj mamy 12 stopni w Częstochowie i w Bielsku Białej, 13 w Katowicach. Ciśnienie względne 1033 hektopaskale, a biometr będzie korzystny.